Krzysztofie, przekażę Ci swój. Raz. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo cieszę się, że taka duża frekwencja jest dzisiaj na tej konferencji przed rundą rewanżową. Ja może tak na wstępie powiem taką bardzo ważną, myślę, informację dzisiaj. Dosłownie godzinę, półtorej, dwie temu była informacja, dostaliśmy na razie telefonicznie, teraz faksem na pewno do klubu przychodzi, że pierwsza kolejka drugiej Ligi Zachodniej jest przełożona. Także w sobotę chłopaki tu na przygotowanie byli na 100% na sobotę, ale w sobotę nie będziemy mieć meczu. Także no, na pewno troszkę żałujemy, bo byliśmy nastawieni, wszyscy długo czekamy po tej przerwie zimowej. Te przerwy zimowe u nas są bardzo długie, dlatego no, myślę, że no, musimy się wstrzymać i uzbroić w cierpliwość jeszcze jeden tydzień. Co ja mogę powiedzieć? Po tym ciężkim okresie walki o to, żebyśmy startowali w drugiej lidze, była konferencja, gdzie ogłosiliśmy, że startujemy. Natomiast dzisiaj się spotykamy już przed samym rundą rewanżową, by poznać się, powiedzieć, jak to wszystko na dzień dzisiejszy wygląda organizacyjnie, finansowo i sportowo. Ja tutaj może dwa słowa powiem w stronę organizacyjną klubu. Tak jak powiedziałem na konferencji pierwszej, że pierwszy krok był zrobiony, teraz robimy cały czas, próbujemy robić ten drugi krok. Wszystko składać, spłacać, dogadywać, wywiązywać się z umów. Mogę powiedzieć, że wywiązujemy się na dzień dzisiejszy z tego wszystkiego. Nie jest łatwo, jest bardzo ciężko. Liczyliśmy na dużo lepsze rozmowy ze sponsorami. Nie oczekiwaliśmy zaraz jakichś tam wielkich kwot, ale liczyliśmy na lepsze rozmowy, lepsze owoce tych rozmów. Natomiast rozumiemy sytuację, jaka panuje w kraju i niestety sytuacja klubu połączona z sytuacją gospodarczą w kraju powoduje to, że nie jest nam łatwo. Nie jest nam łatwo, ale próbujemy wiązać koniec z końcem i wywiązywać się z tego, co dogadywaliśmy się wcześniej z wierzycielami. Także staramy się. Pod względem finansowym mogę tyle powiedzieć, że tu z Urzędem Miasta współpracujemy cały czas, za co serdecznie dziękuję tutaj na ręce pana Marcina Biernata, pana wiceprezydenta. I bardzo dziękuję za to, że miasto czuje kłopoty, jakie my mamy i cały czas rozmawiamy. Rozmawiamy i owoce tych rozmów są takie, że jutro chłopaki dostaną pierwsze przelewy. Powiem tylko, że to jest szósty miesiąc idzie, gdzie chłopaki nie mieli przelanej złotówki. Dlatego ja myślę, że tu pełny szacunek i podziękowania im, że wytrzymali tyle. I tylko życzę im z całego serca zdrowia i dużych sukcesów w sporcie i w nadchodzącej rundzie wiosennej i w następnych latach. I mogę tylko tyle powiedzieć, że cieszę się, że jutro coś na konta im wpłynie, że to będzie jakiś taki pierwszy krok ku dobremu. Także no tyle możemy się w jakiś sposób pochwalić, chociaż ja nie wiem, no nie ma czym, aż tak na razie. Ja przepraszam, Krzysztofie, może się włączę, bo myślę, że 6 miesięcy bez wypłaty to jest coś, na co zasługuje, wydaje mi się, na jakieś brawa ze strony kibiców Rakowa, bo oni byli z nami cały czas. Także, żeby nie przeciągać, ja myślę, że na tyle, ile umieliśmy przed sezonem organizacyjnie, finansowo, postaraliśmy się to poukładać. Natomiast myślę, że na tematy sportowe, no to już oddam tutaj głos trenerowi Jerzemu Brzęczkowi. Do tematów sportowych przejdziemy dosłownie za chwilkę. Ja bym Cię, Krzysztofie, spytał, jak to wygląda z ostatniej konferencji, kiedy się spotkaliśmy wszyscy i powiedzieliście o tym, że startujemy dalej. Ile kroków naprzód zrobiliście? Czy zrobiliście jakieś? Jeżeli tak, to w jakim względzie? Czy wygląda to wszystko optymistycznie, czy jest trudniej niż sobie wyobrażaliście wcześniej? Tak jak powiedziałem wcześniej, zrobiliśmy na pewno kilka kroków do przodu. Zrobiliśmy takie kroki, że spłaciliśmy dotacje i już zaczynamy otrzymywać pierwsze transze nowej dotacji, dzięki czemu możemy spłacać chłopakom zaległości. Zaczęliśmy spłacać wierzycieli, zawodników niektórych, z którymi rozwiązaliśmy umowy. Także organizacyjne sprawy w klubie zaczynamy układać, zaczynamy ustawić pewne nowe tory organizacyjne. Tak na przykład dzisiejsza konferencja i komórka marketingowa PR-owska w klubie na pewno będzie funkcjonowała dużo lepiej, chciałem powiedzieć. Ona zacznie funkcjonować, bo do tej pory w Rakowie nie funkcjonowała taka komórka. Także jest dużo innych rzeczy, które dopiero zaczynamy. Także dzisiaj jeszcze za wcześnie mówić o jakichś takich przyszłościach, organizacjach, ponieważ sprawy, które
taka spuścizna zaszłości. Na razie musimy to wszystko wyciągać, prostować i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Na dobrej drodze, natomiast o przyszłości myślimy, zaczynamy coś ukierunkowywać, ale jeszcze potrzebujemy czasu. Wspomniałeś o dobrej współpracy między Rakowem a Urzędem Miasta Częstochowy. Ja tutaj się zwrócę do pana prezydenta Biernata. Poproszę o takie małe podsumowanie, bo pan, panie prezydencie, uczestniczył w tych negocjacjach od w zasadzie samego początku, od powiedzmy grudnia zeszłego roku. Jak to wyglądało na początku, jak to się przedstawiało, jakbym mógł poprosić o właśnie takie podsumowanie. Tak, ze strony Urzędu Miasta rzeczywiście jest pełna wola, żeby Raków funkcjonował. Niemniej mieliśmy pewne problemy prawne z rozliczeniem dotacji ubiegłorocznej. Klub się wywiązał z tej dotacji, przyspieszyliśmy wpłaty na z tegorocznej dotacji. Jeżeli mogę zagwarantować, na pewno poziom sponsorowania będzie taki sam Rakowa jak w ubiegłym roku. Postaramy się, żeby był większy. Rozumiem, to się pojawi niedługo, już bardzo niedługo, że ten klub ma się rozwijać. Kwestia infrastruktury, bo był pan, panie prezydencie, na Limanowskiego 83 nieraz i wie pan, jak to wygląda. I tak naprawdę już niedługo możemy mieć z tym problem w Rakowie. Jak Urząd Miasta, który jest właścicielem obiektów, zapatruje się na ten problem? Znaczy na pewno Raków jako dzielnica, czy w ogóle klub zasługuje na kompleksowy obiekt sportowy, łącznie z halą, gdzie to będzie pełne centrum sportowe. Natomiast budżet jaki jest, taki jest. Niestety też jesteśmy uwikłani w inwestycje, które rozpoczął nasz poprzednik. No i te inwestycje trzeba skończyć. To jest podstawa. Natomiast myślę, że w ciągu 2 lat powinniśmy zacząć myśleć o już pełnym remoncie stadionu Rakowa. Spytam w takim razie Krzysztofa Kołaczyka, czy 2 lata to nie jest za długo, za długi okres czasu, jeżeli chodzi o wymogi licencyjne i tak dalej, i tak dalej? No na pewno jest to dość długi okres czasu, natomiast niestety z pustego tu i Salomon nie naleje, prawda? Myślę, że ważne, żeby następowały jakieś kroki małymi krokami. Zacznijmy coś latem, pokażmy PZPN-owi, że coś się zaczyna dziać. Minie pół roku, znów coś zrobimy, tak jak tu pan wiceprezydent mówi, no nie oszukujmy się, jak nie ma pieniędzy, to cudów się nie zrobi. Ale zróbmy ten pierwszy krok.